dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w historię Five Nights at Freddy's na Robloxie, czyli grę, która została zrobiona na podstawie filmu Pięć Koszmarnych Nocy. Razem z Flotarem zostaniemy stróżami nocnymi w pizzerii i naszym zadaniem będzie rozwikłać zagadki tego miejsca. Lecz musimy być ostrożni, animatroniki budzą się po zmroku. Ale zanim zaczniemy tę pracę, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 5000 łapek w górę. No kiedyś uda wam się te 5000 zostawić, ja w to wierzę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Foxy, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. No i jesteśmy w pizzerii FNAF-a. Mamy strażniczkę. Siema, Flotar. Siema, siema. O, dzisiaj zaczniemy naszą pierwszą noc w pracy jako stróż w pizzerii FNAF-a. O, okej. Okay. Czyli po prostu będziemy obserwowali kamery. No, tak, prosta tak. Prosta praca, nie? Mm-hmm, tak, po prostu. I jesteśmy oczywiście w uniwersum FNAF-a, więc jak widzisz, są animatroniki. No, widzę, no i tutaj już nam pani prawdopodobnie Vanessa tłumaczy, co musimy zrobić. Na czym będzie polegała zrobić. Nasza praca. Tak, na czym będzie polegała nasza praca. O, i proszę bardzo. Właśnie chciałem powiedzieć, że za tą kurtyną są animatroniki. Dokładnie. Foxy. Ja. O, ona nam przedstawia, to jest Foxy. Dla takich jak ja to Pony. Jest. Pony, żebyś wiedział dokładnie. Tak, tu jest. Chica. O, Chica. No i oczywiście główny to... Uwaga, kto? Kto? Freddy! Freddy! Dokładnie tak. Ale coś czuję, że pójdzie coś nie tak i pewnie one będą nas gonić, będziemy musieli uciekać i tak dalej. Czekaj, mamy broń, Admiros. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, może się to przydać, bo jesteśmy stróżami, więc jakby potrzebujemy pałek w razie, gdyby ktoś się włamał do pizzerii. Okej, okay. Ale naprawdę ładnie wyglądają. No. Okej, okay, zostań w pokoju i miej oko na kamery. Widzisz, czyli zwykła praca jako stróż, proste. No tak, to prosta rzecz. Dobra, powodzenia. Czekaj, gdzie jest nasz w ogóle pokój, w którym my będziemy siedzieli? Tam na końcu pizzerii, bo to jest jakby odwzorowane z FNAF-a, więc będzie po prostu... O, dokładnie, security room. I sześć osób tutaj sobie będzie siedziało. Ej, ale w sumie fajne ten, nawet rozbudowane tutaj. Zatrudnili sześciu stróży, bo tutaj, wiesz, ciągłe włamania jakieś i tak dalej. No, dobra, patrz kamery. Tak. To... Czy ja mogę patrzeć na kamery? I machnąłeś to. Machnąłem kamery. No, chyba tak. Czekaj, gdzieś trzeba spojrzeć. Co to było? Co to było? Brzmi jak door, ale od samochodu. Car door. No, drzwi od samochodu, tak zwane. Sprawdźmy to. A, i tu się zaczyna, bo my patrzyliśmy na kamery i teraz jakby coś się pewnie wydarzy. No, coś się wydarzy. Oho. Bandziory, widzisz? Ta, bandziory. Okej. Ej, co niszczycie? Co dobra. Jest? Ustawka. Włamywacze, Bulgrar, no. Nie spodziewali się, że tu będzie sześciu ochroniarzy. Dlatego potrzeba sześciu ochroniarzy, bo to są ciągłe włamania. Ludzie chcą rozkraść biedne animatroniki. Dobra. No. Czyli zaraz po tym, jak policjantka poszła. No i sobie dobrze z tym poradziliśmy nawet. Nawet bardzo dobrze. O, i musimy załatać drzwi? Tak, musimy załatać drzwi, żeby tutaj, no w sumie nie wiem po co. No tak, żeby po prostu, żebyśmy nie wyszli. Tak, żeby nie, albo może żeby nikt nie wszedł po prostu, no, musimy to naprawić, więc... Sześciu desek potrzebujemy. Sześć tylko... desek. O jest, patrz, tu jest deska. O, masz deskę. To jest ogromna. Nice. Dobra, ja mogę ją wziąć? Też ją mogę wziąć. A. Tak, czy tam było kilka desek w jednym miejscu. No. Dobra, no to dobra. Patrzujemy po prostu. Pyk. Place wood. Co się dzieje? Jakaś taka muzyka jest dziwna. Aha. O! Foxy się aktywował. O nie, Foxy się aktywował. Uciekaj. Idzie za mną. Jak zawsze, Foxy na mnie się skupił. Dobra, szybko. Oj. Oj. Niedobrze. Dobra. Okej, okay, udało się. Uff. Foxy made that way harder. Okej, to może być trudniejsze przez Foxy'ego. No. Okej, okay, koniec nocy pierwszej. Okay, przetrwaliśmy. Błęd, spoko jest. Pamiętaj, że każdej nocy będzie się działo coraz więcej złych rzeczy. Wiem. No, nawet Chan powiedział, że ta noc może być gorsza niż poprzednia. I patrz, co już Boniacz robi. No, co czekaj, on odpala? Co on włączył albo wyłączył? Światło wyłączył. O nie. Generator. Jestem specjalistą od generatorów. Jak zawsze. Ej, czekaj, tutaj coś jest. Aha. A, mamy taką dźwignię. Dźwignię od generatora. No. I mam w ogóle pokazaną strzałkę, gdzie mam iść. Tak. Oho. Idzie. Coś słyszę. O, wow. Foxy. O! Dobra, szybko. Ja biegnę. Ty pobiegłeś tam? Tak, pobiegłem, ale to jest nie tu. Czekaj. Dźwignia jest... Okej, naprawiła. O, udało się.
Oj, oj, oj. To jest jak w Rainbow Friends. To jest jakby jak to samo praktycznie. No. Ej, koniec nocy z drugiej to tylko jedną rzecz musieliśmy zrobić. Tak, bo po prostu byliśmy tacy dobrzy, że zadaliśmy radę. Low battery. Mm-hmm. Co mamy low baterię? No właśnie. Okej. Okay. Czyli powinniśmy mieć oko także na animatroniki. No, i musimy wymienić baterię. Okej. Okay. Czyli przeszukujemy szuflady. O, jaka ogromna bateria tutaj na górze. Nie mów, że jak wymienimy tą baterię, to będzie noc trzeci. 10 baterii. Tak, 10 baterii replace. Musimy znaleźć. No. Aha. Tylko gdzie jest reszta baterii? Nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. Chyba musimy ich poszukać po pizzerii. Tylko... O, jest bateria. Jest. Okej, mam. Gdzie jest Chica? Prawdopodobnie w kuchni najczęściej ona przebywa, bo tam zjada pizzę. Okej. Bo tak, wiesz co, patrzę i mówię, kurczę, kogoś tutaj brakuje. Także no spokojnie. Niosą ogromną baterię, która jest wielkości... O, wow! Chica się aktywowała! No, i goni ciebie, czy kogoś tak, innego? Tak, goni mnie. Uciekaj. Ja uciekam, wy zbierajcie baterię. No, ale dobra. Się wkurzyła na mnie. Co jest? Szybka jest! Tak? Weź pogoń tego typa! Nie mnie! Papa, w takim razie... Ty, co to jest za pomieszczenie do tortur? Prawdopodobnie znalazłeś parts and service, czyli pomieszczenie, w którym są części animatroników. Tak obstawiam. Nie, znaczy A tak? nie, pomieszczenie do tortur... Okej, dobra. No, to jest klaski? Takie specyficzne pomieszczenie, które... No, nie chcesz wiedzieć ogólnie. Okay. Nie musisz wiedzieć, nie musisz jeszcze wiedzieć, jak pójdziesz na film, to się dowiesz, okej? Okay? Tak, okej, okay, dobra, okej, okay? Dobra, bo to jest taki malutki spoiler, powiedzmy, dla ciebie. Tutaj, zobacz, tak, nie? Tak, to pomieszczenie, dokładnie. Bo jak coś, to widzowie Flotar jeszcze nie był na filmie, dlatego... Tak, ale obiecuję, że po tym filmie obejrzę. Znaczy, po tym odcinku obejrzę. Dobra. Na kolejny odcinek, jeżeli będzie coś z FNAF-a, już będę wiedział, już będę po filmie. I bardzo dobrze, bo pewnie będziemy jeszcze ogrywać jakiegoś FNAF-a, to mogę ci zagwarantować. O, bateria. No, tylko że Chica też jest. Jest tutaj Chica? Aha. O, jest! Dobra. Oj. Coś czujesz, ostatniej nocy to się Freddy aktywuje. No, a Showtime, jak kliknę, nic. Tak będzie. O, mam baterię ostatnią. Admiros, jest problem. Jaki? Dobra, nie, jednak nie masz żadnego problemu. Nie ma? Bo myślałem, że poprowadziłem Chica tutaj do... Nie martw się. Wszystko git. Ja niosę ostatnią baterię i kończymy tę nockę. Pyk. Uf, proszę bardzo. Dobra. 10 baterii wymienionych. 10 baterii. That was easy. Czekaj, to my baterie w komputerze wymieniliśmy, czy w czym? W kamerach. Albo w komputerze. No właśnie. No. Oho. Oj. Freddy. Zamknąć drzwi. Szybko. Zamknięte. Tak? Koniec nocy trzeciej. Albo tu była jeszcze końcówka. Okej. Okej. Kolejna noc. Kolejna nocka, dzień jak co dzień. Policjantka. Tu jesteśmy. A, bo my jesteśmy zatrzaśnięci. Policjantka przyszła na nas otworzyć pewnie. Chyba. Co jest? O nie, gonią ją, pomocy! Jaka przerażona. Nie otwieramy jej. Otwórzmy jej! Ja głosuję na nie. Okej. Czyli tu będą jakby dwa endingi. Open the door. Ja dam tak. Ja daję nie, bo... Ja wiem jak to... I? O nie! We can't take the risk, czyli nie! Nie możemy zaryzykować! Czekaj, co się... Pomieszczenie tortur! Naprawdę? Nie pomogliśmy jej. Czyli musimy nagrać jeszcze raz i zrobić inny ending, jak będziemy kiedyś próbować. Dobra. A poczujesz, to będzie inaczej. Teraz. No, czyli tak, no gdybyśmy otworzyli, to albo byśmy zginęli, albo ona by przeżyła i byśmy się dowiedzieli czegoś więcej. Okay. Ja nie wiem, ale jakbyśmy ją wpuścili, to może Freddy by też tutaj wszedł. Możliwe, tego nie wiemy jeszcze. Dobra, musimy zebrać kanistry z benzyną i spalić całą pizzerię. Tak, proste zadanie. Taki jest plan. Jest kanister. Jest? A ty zebrałeś, bo ja miałem pałkę w ręku. Myślałem, że razem. O, tu są dwa. Aha, daj mi jeden też. No tak, weź. Właśnie chciałem powiedzieć, żebyś... Tak? Można podejść na tyły pizzerii. O, Freddy. No, uciekaj. Reszta jest nieaktywna, więc spokojnie. Damy radę. Oj, goni mnie. O, biegnę tędy. Szybko. Dobra. Ej, w ogóle jestem w bardzo ekskluzywnym kibelku, swoją drogą. Ładnie tutaj mają. Czekaj. Już udało się? No właśnie. Wszystkie zebraliśmy. Dobra. Nie wiem kiedy, ale udało się to zrobić. Tylko pytanie, czy my spalimy teraz pizzerię, czy animatroniki? Oho, ktoś dzwoni. Szef pewnie, znając życie. Odbieramy? No chyba trzeba. Byłoby tak, odbierz tak lub nie. Dobra, odbierz. Halo?
A, mam słuchawkę, pana to. Widzę. Halo? Okej, okay, sprawdza szef, czy wszystko, czy dajemy radę. Tak, szefie, da, wszystko dajemy. Jest w porządku. Nic się nie dzieje tutaj. Poza tymi animatronikami, które... Tell him about your plan. Czy powiemy mu o tym, że chcemy spalić pizzerię? Albo animatroniki, bo mam jakby ten. Ja nic nie wybrałem. Ja też nie zdążyliśmy. No, trzeba szybko kliknąć. Okej, czyli nie powiedzieliśmy mu ostatecznie. Nie, powiedzieliśmy mu, że trzeba powstrzymać animatroniki. About... Nie, właśnie... Chyba nie powiedzieliśmy mu, wiesz? Okej. Okay. Halo. Rozłączył się chyba. Oho, to nie brzmi okay. Dobrze. A ja mam słuchawkę cały czas przy uchu! Przyklejona została. Dobra, udało się. Okej, okay. To było dziwne. Nawet ja to powiedziałem. To było bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Jutro. Realizujemy plan. Mhm. Czyli pewnie spalimy animatroniki. End of Night 4. Oj. Oj. Drzwi zostały zamknięte. Totalny lockdown. O nie, my teraz toczymy walkę chyba ze wszystkimi. Arena. Okej, dobra. Tak, wszystkie się aktywowały. Dobra. Dobra, animatroniki. Czas się z wami rozprawić. Czekaj. O nie. Jak tam się ktoś dobija chyba. O nie. To może być on. Tak, to on. William Afton, czyli tak zwany Złoty Królik. Dobra. Czekaj. To nie z nimi, animatroniki są tak naprawdę dobre. To on jest tym złym. Aha, dobra, tak. To musimy jego pokonać. Springtrapa musimy pokonać. Dobra. To on jest mordercą dzieci i on zamknął duszę dzieci właśnie w tych animatronikach i my musimy go pokonać. Okej. Okay. Tak, w skrócie, fabuła. Szczerze, powinniśmy sobie poradzić, jeżeli... Tak, bijmy go. Pyk. Dobra. Za to, co zrobiłeś. No, doigrałeś w końcu. No. Dobra. Pyk. 510. Pyk. Au. Oj, uważaj. Dziabnął mnie trochę. No, dobra, niech jedna osoba ucieka. A my po prostu bijemy sobie na spokojnie. Tak. On za bardzo ucieka, że ja nie mogę bić. Dobra, teraz już przerabiamy. Mm-hmm. Oj, pyk, uwaga. Pyk, on wolno atakuje, jest git. Tak. Da się bez problemu uniknąć jego ataków. Chyba za tobą? No. Nie, za tobą. Przez chwilę był tak, atakował mnie przez sekundkę. Dobra. 150 HP. Pyk, ładnie. Pyk. I... Już prawie. Koniec dobra, z tobą. Jest, dobra robota. Udało się. Daliśmy radę. Czyli co, super. Animatroniki były dobre? Obejrzysz film, to się No zresztą masz tutaj pokazane. To jest secret ending. Secret ending zrobiliśmy. Wow. Co jest? Wow. Czyli nie zrobiliśmy normalnego endingu, tylko sekretny, w którym pokonujemy Williama Aftona. Wow. No tego się nie spodziewałem, powiem szczerze.